Ok, jestem już z powrotem. Mam paski. No i podziałamy. Weźmy nóż. I teraz tak, jak dobrze pamiętam, to może nawet nie będę musiał otwierać nowych pasków, tylko wezmę te stare, te, które tutaj się znajdują. I powinno mi wystarczyć. Pewnie, mam raz, dwa, trzy, cztery paski, czyli wystarczy mi. Weźmiemy je tylko, pięć nawet pasków mam, więc jest to wystarczająca ilość i założymy nowe. Super to wygląda, nie? Można powiedzieć, że trochę przerażająco. To na razie paski wrzucimy tak nam do cienia tutaj, żeby ich nie przygrzało, a my wyciągniemy paski i będziemy im dawać. Dobra, powoli ogarnijmy ten temat. Zrzućmy to, co tutaj jest. Ten drugi pasek też. Tutaj był jeszcze pasek przed wejściem. Tego też trzeba od razu usunąć. Ok, i załóżmy im teraz nowe paseczki. Pisało od 10 do 14 dni taki zabieg i można to podobno nie dłużej niż 56 dni chyba używać. Więc ok, więc zakładam nowe paski, a zaraz zobaczymy po założeniu nowych pasków, jak wygląda sytuacja. No, dzisiaj nie chce mi ten pasek nawet wejść, gdzieś tam jest wąsko w tej przegródce. Musimy chyba trochę rozsunąć tego sprzętu. Troszkę rozsunąć. Co jest? No patrzcie, nie chcę ten pasek wejść, teraz wszedł. No i teraz jest paseczek, jest. Jeden jest zamontowany. Weźmy, dajmy im drugi pasek. Akurat na nową ramkę, to powinien tam się śmignąć. O, właśnie. Trzeci. No, wychodźcie. Okej. I czwarty. Pisało, że 4, nie 5. Stąd też ten piąty pójdzie z powrotem do worka, zacelofanuje go. Ok. Ten piąty pójdzie do zacel. Nie, on, ja go tutaj pewnie wezmę. I tutaj go pewnie. Na razie go jeszcze schowam, ponieważ nie wiem, kiedy wejdę do kolejnego ula. Ale schowam go i przykryję, żeby nie odparowywał kwas. Natomiast tutaj musimy teraz założyć kratę odgrodową. No właśnie, jak to zrobić? Chyba jeszcze nie kratę. Jeszcze musimy zrzucić tą pszczołę młodą.
musimy zrzucić wszystko na dół, wszystko się musi na dole zmieścić i dopiero jak zrzucimy wszystko na dół, to wtedy będziemy mogli założyć kratę. No bo mówiłem o tym, o tych trutniach, nie? Żeby trutnie mi się do góry nie przedostały. Myślę, że tutaj wiem, że nie ma matki. Jeżeli to jest młoda pszczoła i tak dalej, ja to ustawię przed wejściem i powinny sobie dać radę. Kopciciel mi się chyba skończył. Załóżmy kratę. Krata odgrodowa, chyba tak powinno być, wzdłuż uliczek. Chyba coś takiego, nie? Chociaż samym tym, nie dymem, a raczej samym powietrzem, prawda? No, bo to chodzi o to, że ta krata zostanie tutaj przygnieciona w tym miejscu, no w samym narożniku. I żebym te pszczoły też tutaj za bardzo nie poprzygniatał, o to mi się rozchodzi. Dobra, już temat jest załatwiony. Krata jest. To teraz zakładamy górny korpus. O właśnie. W ten sposób. Tutaj już uważam, że trutni nie powinno być. Sama pszczoła. Teraz pszczoła powinna sobie wejść od spodu do góry przez kratę odgrodową. I co? Myślę, że chyba dobrym byłoby rozwiązaniem wstawić tutaj ten półkorpus i do tego półkorpusu teraz wkładać ramki czy nie wkładać, czy cały korpus kłaść, chyba że cały korpus od razu położy, już zostawmy te trutnie, ileż tam tych trutni jest, no to se zjedzą, a reszta no to jakoś tam będę robił przegląd, to je odbezpieczę. Dobra, zabierzmy. Ciężko. Elegancko, dobra. Lekko im wody zostało. Będziemy musieli uzupełnić wodę, ale to damy radę. Przyklejone. Tutaj. No to widać, że dobudowywały. Tutaj też dobudowywały, czyli mało miejsca miały na składanie miodu, tak? To co mówiłeś, Elvis, żeby im dać dodatkową co? Żeby im dodać półkorpus jeszcze jeden, ale mówiłem, że nie mam półkorpusu. Półkorpus jest, ale nie mam półramek. No i o to chodziło, nie? Nie zabezpieczyłem się na czas, ale przygotowałem im cały ten korpus, tak jak widać, górny. Nie wiem,